Dzisiaj mówiliśmy o ocenie oraz o czynnikach wpływających na stan zdrowia drzew. Przedstawiałem przede wszystkim przykłady, w jaki sposób nie należy bądź należy pielęgnować drzewa oraz dlaczego warto to robić. A zwłaszcza o tym, że drzewa dają nam tyle korzyści, jednak my czasami nie potrafimy tego docenić i dajemy im o wiele znacznie mniej niż tak naprawdę powinny. Ogólnie teraz przeprowadzamy badania ankietowe gmin Dolnego Śląska. Duża ilość osób w ogóle jest zainteresowana, co pierwsze, szkoleniami dotyczącym ochrony drzew. Zazwyczaj są to faktycznie kompetentne osoby. Wykształcenie to wskazuje na zarówno leśników, architektów krajobrazu, specjalistów. Dosyć często również posiłkują się dendrologami, ale najczęstsza grupa osób związanych z zarządzaniem zieleni miejskiej, około 20% są to leśnicy. Taka dyskusja o drzewostanie, w ogóle o zieleni w mieście jest nieodzowna, bardzo potrzebna. Bardzo się cieszę, że Robert Sobolewski mógł w bardzo merytoryczny sposób, bardzo konkretny przedstawić nam, jak ta gospodarka drzewostanem powinna się odbywać. Jak się odbywa, czasem różnie to wygląda, ale cieszę się, że człowiek z kompetencjami merytoryczny mógł powiedzieć nam, jak to powinno wyglądać. Na dzisiejszej komisji byli zaproszeni goście z Urzędu, z Wydziału Ochrony Środowiska, również z powiatu, ale także radni z Komisji Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki. Myślę, że tutaj całe szerokie spektrum, można nawet potraktować tę komisję jako rodzaj takiego szkolenia, przypomnienia tych rzeczy najważniejszych związanych z drzewostanem.